There's a bright star shining tonight I have never seen before. Hejka, dzisiaj z moim jeszcze niezdrowym głosem i od rana w sumie mam nawet dobry humor. Mam w sumie tak jak widać fryzurę roboczą, ponieważ od rana coś się dzieje, bo dzisiaj jest 23, a nie wiem czy u was w domu też tak jest, ale u nas przynajmniej jest tak, że 23 zawsze, ale to zawsze bardzo dużo się dzieje. Rano wstałam, nie było ani trochę śniegu, a później nagle zaczął padać śnieg. Jakaś tam warstwa śniegu jest, ale niestety nie ma co się tu za bardzo emocjonować, dlatego że jutro ma być słońce, Kasia sprawdziła na telefonie, a u Kasi w telefonie zawsze jest tak, że bo pogoda nie wiem dlaczego, ale ona się naprawdę sprawdza. No ale dzisiaj naprawdę pada i to tak porządnie. Gdyby teraz jeszcze tak przymroziło, nie potrzebuję jakoś mocno mrozić, ale tak wiecie, 2-1 stopień na minusie spokojnie dałoby radę i tak całe święta mogłoby podtrzymać nas w tych takich białych świętach. Wy w ogóle oglądacie tego vlogmasa w Wigilię i w sumie jak oglądacie Wigilię, to napiszcie, czy dzisiaj jest u was śnieg i czy był. Wigilia też jest dosyć zabieganym dniem, szczególnie rano, a ten vlogmas chcemy, żeby pojawił się rano. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo wczoraj niestety miałyśmy problem z przesyłaniem tego z 22, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że uda nam się rano przesłać. I możecie napisać, o której godzinie w ogóle oglądacie tego vlogmasa, kiedy macie czas, bo jestem ciekawa, czy bardziej ludzie oglądają rano tego vloga, czy bardziej po południu, a może po Wigilii nas oglądacie. Mój głos już nie wymaga i chyba to jest ten moment, który mówi zamknijcie już. Ja przychodzę do pakowania prezentów, dlatego że mam prezenty do spakowania. Nie wiem co jeszcze dzisiaj będziemy robić, mamy w planach robić sałatkę, robić jeszcze ciasto, ale ciasto będę robić dopiero wieczorem, naprawdę wieczorem, a ten vlog już powinien być zmontowany wtedy, więc tego wam na pewno nie pokażę. Pokażę wam może 24, jak już będę robić krem i tak dalej, bo krem będę robić dopiero jutro. Słuchajcie, więc teraz ja przedostatni raz otworzę z wami kalendarz adwentowy. Dzisiaj mamy już okienko numer 23. Otwieram je z coraz większym żalem. Będzie tego troszeczkę brakować, a dzisiaj mamy misia z choinką, a w kalendarzu z W7. Jak myślisz, co będzie? Myślę, że będzie jakaś kredka, bo zobaczcie po kształtach. Ogólnie jutro Wigilię podsumuję wam te wszystkie produkty. No i myślę, że jutro będzie taki odpowiedni dzień, aby tak sobie go typowo podsumować. No i podejrzewam, że tu będzie kredka, tak? Bo już tu po kształtach widzimy. Tylko teraz pytanie, do ust czy do oczu? A jak myślisz jeszcze przed otwarciem? Do ust będziesz czy do oczu? Do oczu. A ty? Ja myślę też, że do oczu. Bo były już dwa do ust, nie? Niebieska. Ej, niebieska kredka. To jest do czego? Do oczu. Ej, no widzicie? Zgadłam. Do oczu kredka. O, tak wygląda. W ogóle zobaczcie, Marta przedłużyła mi jednego paznokcia i mi się już złamał. Wiecie co? Dobrze, że ona ma taki kolor niebieski, bo ja mam taki tusz do rzęs. Tak wygląda na słoczu. Ja mam w identycznym kolorze tusz do rzęs. Będzie można wykombinować jakiś makijaż. Nie? Także zobaczcie, zaczynamy pakować prezenty. My właśnie skończyłyśmy pakować prezenty i niestety okazało się, że muszę jutro jechać jeszcze dokupić papier, ponieważ nie starczy mi na zapakowanie Kasi prezentu, bo zużyłam cały papier do pakowania prezentów dla rodziny. Wydaje mi się, że są spoko spakowane, bardzo mi się to podoba i ogólnie miałam też takie, robiąc te prezenty, pomagałam trochę też Kasi spakować niektóre takie rzeczy i wiecie co zauważyłam? Że jak kupujecie papier, to faktycznie lepiej kupować taki papier jak ja kupiłam, czyli z takimi wiecie kwadratami, takimi wzorami geometrycznymi, ponieważ wtedy po tej linii łatwo po prostu ciąć, a gdy jest ten papier albo taki czysty, albo z takimi choinkami jak na przykład Kasia miała, to po prostu ciężej jest obciąć to, żeby było prosto. No i w sumie mogę wam pokazać, jak nam wyszło pakowanie prezentów, bo nie nagrywałyśmy całości z pakowania prezentów, ze względu na to, że to bardzo, bardzo długo trwało. O, tak wyglądają prezenty. ten papier po prostu ma te takie kwadraty. Te linie po prostu były tak proste i przez to dało się naprawdę fajnie prosto to obciąć, a w tym papierze on jest taki w takie choinki i po prostu tutaj nie ma tych linii. Tutaj było ciężej, żeby cokolwiek obciąć, no ale tak ogólnie wyglądają spakowane prezenty. My nie jesteśmy jakimiś ekspertkami w pakowaniu prezentów i nigdy nam to jakoś bardzo nie wychodzi, szczególnie Kasi. Dobra, dzisiaj 23. 23 wczoraj widziałam, tu jest z rogu. Dzisiaj mamy buta. Jeśli chodzi o prezenty dla siebie nawzajem, to będziemy pakować je jutro ze względu na to, że dzisiaj Kasia by montowała tego vlogmasa i by zobaczyła, co ja po prostu jej kupiłam, a ja bym zobaczyła, co ona mi kupiła, oglądając właśnie tego vloga. Więc postanowiłyśmy, że my sobie spakujemy te prezenty 24 i tego vloga będziemy montować dopiero po Wigilii, gdzieś pewnie w nocy, dlatego wtedy już te prezenty będą po prostu otwarte i no i wiecie, będzie ta niespodzianka, tak by tej niespodzianki nie było, dlatego stwierdziłyśmy, że my zapakujemy sobie prezenty jutro. Jak chcecie zobaczyć nasze prezenty świąteczne od siebie, to możecie czekać na vloga 20 albo 5, albo dopiero po świętach go damy, zobaczymy. Witam Was pierwszy raz w tym vlogu, to znaczy nie pierwszy, no ale pierwszy raz mnie teraz widzicie. W kuchni już takie główne rzeczy zrobiłyśmy. Ja w ogóle teraz sobie uświadomiłam, że nie pościeram kurzy w całym domu. Także no jeszcze dzisiaj to dokończę. Zrobiłam playlistę z vlogmasami z 2018 roku. Także tutaj macie do niej odnośnik. Jestem teraz właśnie sobie na komputerze, piję kawę, ogarniam takie rzeczy YouTube'owe. Odpisuję Wam na komentarze. I jak mogliście zobaczyć, w kuchni Wam dzisiaj nic nie pokazywałyśmy, co robiłyśmy. Bo wiecie, tam jest taki chaos tak naprawdę, no nie ma do tego głowy, wiecie. Jak ja właśnie wczoraj nagrywałam, właśnie tak robiłyśmy te ciasta, potem jak jeszcze sprzątałam. To jest dodatkowa praca z tym wszystkim, żeby tą kamerę na statywie ustawić, żeby to wszystko pokazać. Mało wpadłam w taką depresję po vlogmasową. Mówiłam Wam kiedyś, że to jest męczące i jedna osoba, albo może nawet więcej, źle to zrozumiało, bo mówiłam, że to jest męczące i no, że jestem po prostu strasznie zmęczona tymi moimi vlogmasami, ale chodziło mi o to, że to jest męczące, ale z drugiej strony bardzo motywujące. Kurczę, tak prawie codziennie montować filmy to jest męczące, ale z drugiej strony ja to lubię robić. No, troszeczkę mi przykro, że jutro już jest ostatni vlogmas, tak jakoś próbuję o tym zapomnieć. Ale i tak z tyłu głowy mi to siedzi. No vlogmasy na tym polegają, że odliczamy do świąt. Ja się do tego przyzwyczaiłam, ale wiadomo, że też jest potrzebny czas na regenerację i też właśnie były pytania. Dostawałyśmy w prywatnych wiadomościach, czy będą vlogi przedłużone, na przykład tydzień do Sylwestra, czy właśnie będziemy nagrywać przez święta. Bo teoretycznie wiecie, święta są dopiero 25 i 26. Przecież Wigilia to jest dopiero Wigilia świąt, tak samo jak macie Wigilię swoich urodzin, czyli dzień przed urodzinami. Zapomniałam wątku, o czym ja mówiłam, aha. No i właśnie dużo osób nas też pytało, czy będzie vlog z 25 i 26 grudnia. No także, no niestety nie. Chciałobyśmy troszeczkę też od tego odpocząć, bo jesteśmy zmęczone, trochę nam przykro, no ale z drugiej strony też święta to jest taki czas, w którym nie wyobrażam sobie w ogóle chodzić z kamerą i cokolwiek nagrywać i wiem, że byłoby mało do nagrywania, no bo ja jestem taką osobą, która nie lubi za bardzo swojego prywatnego życia pokazywać. Vlogmas to polega na tym i on już od początku miał taką główną ideę, żeby przedstawiać Wam nasze przygotowanie do świąt. Dobra, więc przyszedł czas na losowanie. No także teraz stawimy Wam ten filmik z tego losowania i poznamy zwycięzcę tego vlogmasa. A więc przedostatnie losowanie w tym roku, gdzie do wygrania jest taka choinka, znaczy kartka z choinką. Tak wygląda. Tak wygląda i dzisiaj wylosujemy może sobie kolejną osobę. Może ta. Dominika K. z miejscowości Miechów. Sorry, że tak dziwnie przeczytałam miejscowość, ale wiecie, nie znam tej miejscowości, dlatego tak po prostu to zabrzmiało, nie? A więc serdecznie gratulujemy Dominice, jej adres mamy, więc wysyłamy. Także bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzców. Wszystkie osoby, które wygrały u nas we vlogmasach, dawajcie znać na Instagramie czy gdziekolwiek, czy doszły do Was te przesyłki, bo na razie napisała tylko jedna osoba, nie? A z tego miejsca chciałbyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych świąt spędzonych w gronie rodziny. No ja już nie wierzę, że to już koniec vlogmasów prawie, jak się mógł kręcić. Dobra, nie przesadzam, jeszcze nie. No także dziękujemy Wam za obejrzenie tego vlogmasa i do zobaczenia już jutro, mam nadzieję. Jutro koniecznie musicie obejrzeć tego vlogmasa, bo to będzie ostatni vlogmas kulminacyjny, podsumowujący praktycznie cały miesiąc, także mam nadzieję, że się widzimy. Do zobaczenia w kolejnym, pa! This Christmas I'll dream of a private yacht. Sail anywhere if it's hot, but I got the dream that's making me beam. It's you. me and mistletoe. I'll dream of a Christmas tree lit up with a gift for me. But this I insist is top of the list. It's you, me, and mistletoe. Twinkling lights, crackling fire. Let's watch the snow. Wintry nights full of desire that dream.